Witam Państwa serdecznie, prawie już w letni dzień. Myślę, że piękna pogoda, z której się Państwo cieszycie, dziś piękny wiaterek, zachęca do tego, abyśmy spędzali weekendy w miłej atmosferze i kulturalnie. Dlatego już w najbliższy piątek serdecznie Państwa zapraszam na Dni Pieszyc. 3 dni, piątek, sobota, niedziela, wiele imprez. Serdecznie zapraszam do Pieszyc. Również w piątek, tym razem w Wałbrzychu, o godzinie 19:00 odbędzie się w Filharmonii Sudeckiej zakończenie sezonu artystycznego, 41. już. Dobra muzyka, miła atmosfera, serdecznie Państwa zapraszam w piątek do Filharmonii Sudeckiej. Najbliższy piątek. Zapraszamy do Kościoła Pokoju. 14 czerwca o godzinie 18:30 wystąpi duet z Łodzi Flet plus organy. Joanna i Jakub Garbaczowie, małżeństwo muzyków z Łodzi przyjadą, wykonają dla nas program kameralny w duecie. Ten koncert o godzinie 18:30 w Kościele Pokoju. Wstęp jest wolny i to jest pierwszy z 5 koncertów Festiwalu Szlaga, które się będą odbywać w Świdnickim Kościele Pokoju. Festiwal rozpoczął się niedawno, 2 czerwca w Świebodzicach. Potrwa do połowy lipca w 3 miastach: Świdnica, Wałbrzych i Świebodzice. Także na pierwszy świdnicki koncert zapraszam najbliższy piątek, 14 czerwca o godzinie 18:30. Wstęp wolny. Promocja sztuki oraz rzemiosła to wszystko na targach Targira Art w Świebodzicach. Kolejna edycja, myślę, że już dobrze znana naszym widzom. Serdecznie Państwa zapraszam. Również piątek, sobota, niedziela będzie można podziwiać sztukę i piękne wyroby rzemieślnicze. Gorączka sobotniej nocy to na pewno. Serdecznie Państwa zapraszam do wałbrzyskiego klubu Apropo. Tam potańcówka w rytmach disco od godziny 20:00. W sobotę zabawmy się w dawnym stylu. Myślę, że warto wybrać się do klubu wałbrzyskiego Gorączka sobotniej nocy. Moniuszko w Sobótce, koncert kantorów. Serdecznie Państwa zapraszam w sobotę do Sobótki, do Centrum Kultury o godzinie 16:00. Odbędzie się ten fantastyczny koncert właśnie w Sobótce. Muzyka klezmerska i neoklerz to propozycja na najbliższą niedzielę, na którą zaprasza Świdnicki Ośrodek Kultury w klubie Bolko o godzinie 12:00 i o godzinie 13:15. W imieniu Świdnickiego Ośrodka Kultury i Muzazy bardzo serdecznie zapraszam na spotkanie muzyczne z cyklu Nutki dla Malutkich 16 czerwca o godzinie 12 i 13:15 w klubie Bolko. Tym razem zaproponujemy koncert klezmerskie nutki dla naszych malutkich. Oczywiście ten koncert dedykowany jest kobietom w ciąży i dzieciom do 7 roku życia. Pamiętajcie, niedziela, klub Bolko, bilety 5 zł i 10 zł. Bardzo gorąco zapraszam. Szanowni Państwo, 23 czerwca o godzinie 16:00 zapraszam bardzo serdecznie. Zaczynamy Noc Świętojańską, czyli Noc Kupały. To jest Dzień Miłości. A w programie będziemy mieli plecenie wianków, warsztaty plastyczne, warsztaty przygotowywania instrumentów muzycznych, będą stoiska rzemieślnicze, artystyczne, malowanie twarzy, gry i zabawy dla całej rodziny, będą food trucki, czyli nie będziecie głodni, będą ogniska, będzie plecienie wianków. Całe rodziny zapraszamy, bo będzie naprawdę przaśnie, pięknie, wesoło i radośnie. A o 21:00 zespół tańca narodowego i estradowego Krąg przedstawi Wam widowisko Noc Świętojańska, obrzęd. Serdecznie zapraszam, Bosmanat, czyli Zalew Witoszówka, w niedzielę 23:00. Do zobaczenia. Spektakl Hamlet w reżyserii Andrzeja Błażewicza to propozycja na najbliższą niedzielę. Zapraszam serdecznie Państwa do Świdnickiego Teatru o godzinie 18:00. Myślę, że ta propozycja alchemii teatralnej i młodych aktorów przypadnie Państwu do gustu.
zapraszamy serdecznie Państwa 16 czerwca do Świdnicy, do sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury na godzinę 18, bo wznawiamy spektakl Hamlet. Premiera tego przedstawienia odbyła się w kwietniu, 12 kwietnia. Okazała się wielkim sukcesem i frekwencyjnym, i młodzież Alchemii Teatralnej wraz z reżyserem Andrzejem Błażewiczem i choreografem Tomaszem Dajewskim stworzyli widowisko, bo tak chyba trzeba nazwać ten spektakl, niezwykle muzyczny, niezwykle energetyczny, z dużą ilością tekstów, ale naprawdę na takim poziomie, że podczas prób wiedzieliśmy, że to będzie rzecz niesamowita, natomiast faktycznie spektakl przeszedł nasze wszelkie oczekiwania, dlatego stwierdziliśmy, że należy go powtórzyć. I bardzo serdecznie Państwa zapraszam 16 czerwca na godzinę 18 na Hamleta w wykonaniu młodzieży z Alchemii Teatralnej. Z Alchemią Teatralną spotkamy się jeszcze przed wakacjami. 18 czerwca zapraszam Państwa na godzinę 18 na spektakl Wyobraź. W reżyserii Andrzeja Błażewicza, tutaj 10 osób z grupy Młodzież Alchemii Teatralnej, opowie o swoich wyobrażeniach. Będzie to spektakl bardzo taki wewnętrzny, z tym, co można sobie wyobrazić, o czym chciałoby się myśleć, o czymś, co sprawia dużą przyjemność, ale też o tym, co jest w naszych marzeniach. Myślę, że taki bardzo z przesłaniem już spektakl, no trochę wakacyjny, ale w czasie, po spektaklu, wyobraź się, nastąpi rozstrzygnięcie konkursu na sztukę teatralną. W tym roku prac zgłoszonych jest naprawdę bardzo dużo i z całej Polski, bo mamy pracę i z Łodzi, i z Warszawy, i z Krakowa, i z Chełmca, i naprawdę z wielu takich miejscowości, których się nawet nie spodziewaliśmy. Także bardzo, bardzo się cieszymy. No i rozstrzygnięcie tego konkursu właśnie 18 czerwca w ramach naszego projektu Alchemia Teatralna. Wstęp jak zawsze wolny, także serdecznie Państwa zapraszam. A ja już się z Państwem żegnam, życzę miłego, gorącego i bardzo atrakcyjnego weekendu i zapraszam już za tydzień.